Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 11 grudnia i dzisiaj rozpoczynamy 11 vlogmas. Sobotę, jak widzieliście wczorajszego vlogmasa, to ja wczoraj wieczorem wychodziłam na imprezę, wróciłam koło 1:30. Coś takiego, chwilę przed drugą jakoś. I co? I było bardzo, bardzo fajnie. Ja dzisiaj bardzo dobrze się trzymam i sobie wstałam i jest git i zaraz jadę na śniadanie z rodzicami do Charlotte, do takiej śniadaniarni we Wrocławiu, więc oczywiście was zabiorę. Wczorajsza impreza była bardzo udana, bardzo mi się podobało. Co prawda ze względu na tatuaż nie piłam dzisiaj alkoholu i ze względu też na to, że mam dzisiaj drugą 18, która będzie już taka bardziej oficjalna na takiej salce, wtedy to była wczoraj, to była domówka i było bardziej tak fajnie, tak luźno. A jutro właśnie będzie to taka impreza już, wiecie, bardziej mocniej zorganizowana. I co, pokazuję wam, w co jestem ubrana i zaraz wychodzę na śniadanie. W zasadzie mam ubrane dokładnie to samo, co wczoraj, czyli tą bluzę Positive. Strasznie dużo osób się o nią pytało, więc zostawiam wam do niej linka w opisie. I do tego mam takie spodnie, które w ogóle też miałam wczoraj. One są z Zary. Miałam je wczoraj, tylko że zmieniłam je, jak wam pokazałam akurat już w co się ubieram, czyli czarne spodnie z dziurami, to później zmieniłam te spodnie. No i nie widzieliście, ale widzieliście, jak szłam na dworze, to wam pokazałam. No także tak to wygląda i do tego zakładam jeszcze buty, blazery. I wychodzę, bo już rodzice na mnie czekają, także widzimy się później. Moi drodzy, jestem ciekawa, czy widzieliście kiedyś ten trend na TikToku. Gdzie ja to mam wsadzić? Dzieciom nie róbcie, ale to naprawdę, dzieciom tego nie róbcie, no. Ja też tak. Dobra. Idziemy go sprawdzić i obalić. Ale to gorąco będzie. Ale to tyło trochę. Dobra, siadaj. Jest to czarny barwiec na trupa. Musisz naciągnąć maksymalnie. Okej, okay. Trzymasz? Mhm. Puszczaj. Jezu, wiecie, jakie to jest straszne uczucie. No, ale ty się wystraszysz strasznie, no. A nie możesz trzymać ręką, nie trzymaj. Nie trzymam. Jakie to jest dziwne. Coś nagrało. Nagrało się. Okej, moi drodzy, a więc lecimy z make-upem. Nie będę zmywać tego, co mam teraz, bo on jest dosłownie mega delikatny, nie mam nawet nic na twarzy, więc po prostu użyję teraz podkładu. Okej, moi drodzy, a więc jestem już pomalowana, zrobiłam taki swój klasyczny make-up. Jeszcze zaczepię sobie później rzęsy, ale teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Dzisiaj trochę późno otwieramy, dawno tak późno nie otwierałam kalendarzy, ale dobra, dzisiaj mamy 11, tak, 11, a więc otwieramy 11 okienko i dzisiaj mamy kinderka. The Body Shop, uwaga, uwaga. O, jest. Mamy kulę do kąpieli i to jest kokosowa. Już ją kiedyś chyba miałam, z tego co pamiętam. Teraz czas na kalendarz adwentowy od mojej mamy. Uwaga, uwaga, ja zobaczmy co tam jest. Kolczyki, ale jakie piękne! I to są w ogóle nie takie kolczyki, tylko to są takie nausznice, ale są mega ładne. O nie, jedna spadła, nie dobrze. O, proszę bardzo, mega, mega ładne, serio, prześliczne. Sephora, uwaga, uwaga, 11 mamy tutaj, w rogu. I dzisiaj mamy, czyżby to maseczka? Tak, dokładnie, maseczka w płachcie kokosowa. Dzisiaj mamy dużo kosmetyków kokosowych, kula do kąpieli, teraz maseczka, co jest grane?
przedostatni kalendarz to oczywiście NYX. I dzisiaj mamy kolejną pomadkę. I to jest w ogóle pomadka, którą ja kiedyś miałam. Abu Dhabi. Tak się ona prezentuje. Jest dość ciemna, ładna. To jest w ogóle pomadka, którą ja kiedyś na obozie moja koleżanka ją miała i ja chciałam sobie kupić taką samą, ale nie pamiętałam koloru i oceniałam tak mniej więcej na oko i kupiłam właśnie tą Abu Dhabi, a ona miała jakąś inną. Także taką historię mam z pomadką, ale ona jest bardzo spoko. I ostatni kalendarz adwentowy to oczywiście nasze My Muesli. Myślałam, że znowu kokos, ale nie. Tym razem mamy chocolate brownie, czyli ciastko czekoladowe brownie. To też brzmi bardzo dobrze. To był taki przerywnik od szykowania się i teraz lecę dalej, bo za niedługo będzie po mnie przyjeżdżał kolega. Jedziemy razem, jedziemy jeszcze po Karinę i lecimy się bawić. Już się nie mogę doczekać, serio. Ja ogólnie zawsze weekendy spędzam ze znajomymi i to zależy, bo najczęściej są to jednak imprezy. Bo teraz, wiecie, jest taki okres osiemnastek i po prostu co weekend praktycznie mam jakąś osiemnastkę. Ale jak nie jakieś imprezy, to po prostu chodzimy, gdzieś się spotykamy, gdzieś zjeść bądź coś porobić innego. Pierwsza ekipa to jest taka moja typowo szkolna ekipa, z którą właśnie wczoraj miałam imprezę, tą osiemnastkę. To właśnie tam mieliśmy taką imprezę szkolno-klasową. Tam było bardzo dużo osób z mojej klasy, ogólnie też ze szkoły, z jakichś innych klas i tak dalej. No po prostu jesteśmy tam tak zmieszani, ale jest to jednak stricte taka moja grupka osób ze szkoły. A natomiast druga taka grupka to jest od takich znajomych, który w sumie to jest dość ciekawa historia, jak się poznaliśmy, ale nie będę jej tutaj opowiadać. No ale poznaliśmy się i właśnie wszyscy razem się jakoś tak złapaliśmy kontakt i teraz się spotykamy. I no, także tak to wygląda. To jest taka zupełnie inna ekipa. No i właśnie dzisiaj się widzę z tą drugą ekipą, także tego też się nie mogę doczekać. Bo wczoraj się widziałam z tamtą, dzisiaj z tą, także... Okej, moi drodzy, a więc wyglądam w ten sposób. Mam dokładnie tą samą bluzkę, co miałam tydzień temu, ale to dlatego, że mega mi się ona podoba, tylko że tym razem mam do niej czarne długie spodnie, bo nie ma jakiegoś określonego dress code, można się ubrać tak, jak się chce, więc stwierdziłam, że po prostu ubiorę się tak luźno. Oczywiście fale, ja jestem uzależniona od fal i gdyby nie to, że robię je chyba jakoś 15 minut, to bym robiła sobie je codziennie przed szkołą, bo ja mega się w nich dobrze czuję. I bardzo mi się podoba, jak w nich wyglądam. No ale trochę czasu jednak to zajmuje. Jeszcze psikam się perfumami i zaraz będę wychodzić. Jeszcze muszę wziąć maść do tatuażu, zapomniałabym. Okej, moi drodzy, a więc ja aktualnie się zbieram do wychodzenia, więc się z wami żegnam i widzimy się później. Postaram się coś ponagrywać fajnego z imprezy. No i co? Buziaki. W odcinku będziemy strzelać fajerwerkami z okazji urodzin Dymka, więc bardzo serdecznie was pozdrawiam. Zostawcie lajka i subskrypcję. 100 lat, niech żyje, żyje nam! Niech żyje, żyje nam! To Dymek! Hejka, ja to nagrywam przed imprezą, bo wiem, że później o tym po prostu zapomnę, ale chciałam wam podziękować oczywiście bardzo serdecznie za ten odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało, a my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!